Siema, z tej strony Bartek z kompanii Szostek i dzisiaj robimy sobie film na temat tego, jak nabrać na czystej masie mięśniowej, tak zwanej chudej masie mięśniowej, czyli bez nabierania zbędnej ilości tłuszczu. Jak jesteś osobą o sylwetce takiej chudej, chudotłustej, powiem też o tym, jak to zrobić, jak masz trochę większy ten nadmiar tłuszczu, bo pomagałem na przykład Kasi albo Wiktorowi zrobić to, tak, pozbyć się tego nadmiaru tłuszczu i zmienić tą sylwetkę na lepszą. No, a ja sam zaczynałem jako taki chłopak, który był chudy i miał tylko oprócz kości to odrobinę tłuszczu na tej framudze, więc po prostu postaram się Wam przekazać w tym filmie taki najprostszy sposób na to, jak krok po kroku jakby określić, jaki kierunek trzeba obrać w zależności od takiej sytuacji, w jakiej Wy jesteście i jak zrobić tak, żeby budować w jak największym stopniu samą chudą masę mięśniową z tego. Więc takim pierwszym krokiem podstawowym to będziemy musieli sobie określić Twój punkt startowy, czyli z czego masz w ogóle zaczynać. No i masz tak naprawdę trzy opcje. Jeżeli jesteś osobą chudą, która ma bardzo niewielką ilość tłuszczu na sobie, ogólnie niewiele mięśni, ale też niewiele tłuszczu, jesteś po prostu ogólnie chudy, no to Twoim punktem startowym będzie obranie drobnej nadwyżki kalorycznej, żeby mieć z czego budować masę mięśniową, ale tak nadwyżka nie może być też zbyt duża, żeby właśnie nie nabierać zbyt dużej ilości tkanki tłuszczowej, bo pamiętamy o tym, że budowanie masy mięśniowej to jest bardzo powolny proces i, tak jak później też powiem, jedzenie większej ilości kalorii nie przyspieszy procesu budowania masy mięśniowej, nawet jeżeli Twój trening będzie bardzo wysokiej jakości i będzie idealnie jakby progresowany. Jeżeli jesteś osobą chudotłustą, czyli masz tę sylwetkę skinny fat, to wtedy fajnie by było, jakbyś po prostu był na utrzymaniu i zszedł z tego tłuszczu, który już w tej chwili masz na sobie, z tego lekkiego nadmiaru, który na sobie masz, wykorzystał go do budowania masy mięśniowej na tyle, ile to jest możliwe, bo poniżej pewnego pułapu tkanki tłuszczowej na Twoim ciele, Twoje ciało już nie pozwoli Ci za bardzo budować z tego masy mięśniowej i dopiero wtedy trzeba będzie znowu dostarczyć mu nadwyżkę kalorii w postaci jedzenia. Ale najpierw możemy wykorzystać przez pewien czas ten tłuszcz, który już masz na sobie, więc w takim przypadku polecałbym po prostu określić swoje zero kaloryczne, czyli popróbować na jakiej ilości zjadanego jedzenia, zjadanych kalorii utrzymujesz swoją wagę i zacząć do tego trening siłowy. Tak jak zresztą w każdym przypadku, trening siłowy będzie krokiem numer dwa. I w ten sposób zacząłbym z tego punktu. A jeżeli z kolei jesteś osobą, która ma tego nadmiaru tłuszczu na ciele sporo, to w takim wypadku można obrać znowu lekki, ale deficyt kaloryczny. Czyli żeby spalać tkankę tłuszczową, ale jednocześnie też budować masę mięśniową z tego tłuszczu, który mamy na ciele, ale żeby tego tłuszczu robiło się coraz mniej. Jak już osiągniesz ten pułap, gdzie nie jesteś w stanie dalej budować masy mięśniowej, bo masz już za mało tej tkanki tłuszczowej, to wtedy znowu dodajesz sobie kalorii stopniowo i dalej trenujesz siłowo, dalej progresujesz i budujesz masę mięśniową w ten sposób. Teraz jeżeli chodzi o to, jaki trening powinno się stosować w każdym z tych przypadków, żeby budować masę mięśniową, no to musimy stosować trening z obciążeniem. Czy to będzie z własną masą ciała, czy to będzie trening na siłowni z ciężarem. Zawsze musi być to trening oporowy, tak, pod jakimś obciążeniem, żeby po prostu stymulować nasze mięśnie do wzrostu. I ja polecam, żeby od samego początku trenować raz, że całe ciało i nie skupiać się tylko na jakichś partiach, to jest ważne. To taki mój element przekazu w tym filmie, żebyś trenował całe ciało, a nie tylko górę po to, żeby wyglądać, bo ta sylwetka wcale nie będzie wyglądała estetycznie i ładnie i kompletnie, jeżeli będziesz pomijał jakieś partie, to po pierwsze. Ale po drugie, to żeby od samego początku opierać się na tych ćwiczeniach, które będą dawały Ci największego popa i najbardziej Cię posuną do przodu z tym. I to są ćwiczenia te fundamentalne, wielostawowe, ciężkie ćwiczenia, czyli na nogi mamy martwy ciąg, mamy przysiad, mamy na górę ciała wiosłowanie sztangą, mamy wyciskanie na klatkę, wyciskanie nad głowę, mamy podciąganie się. To są takie główne ruchy wielostawowe, z których powinny się składać wszystkie Twoje treningi i ćwiczenia izolujące jakieś mięśnie powinny być tylko dodatkowo dokładane do tego treningu.
A twoim głównym zadaniem od samego początku, jakbym miał ci radzić, co masz zrobić, to po prostu skupiać się na tych podstawowych ćwiczeniach. Postaram się wrzucić albo w opisie filmu, albo na ekranie taki podstawowy, prosty plan treningowy, którego osoba taka początkująca do średnio zaawansowanej może użyć do budowania masy mięśniowej na całym ciele. Spokojnie, ten plan ci wystarczy. I do tego trzeba zastosować tak zwane progresywne przeładowanie, czyli stopniowe dokładanie intensywności, czyli stopniowe dokładanie ciężaru, albo stopniowe dokładanie ilości powtórzeń, ilości serii, tak żeby dostarczać mięśniom coraz większy bodziec do wzrostu. To jest główny warunek do tego, żeby twoje mięśnie rosły. Jak potrzebujesz pomocy z tym, żeby ogarnąć swój trening, ogarnąć swoje odżywianie, dowiedzieć się w ogóle, o co w tym wszystkim chodzi, co działa, co nie działa i nauczyć się takiej prostej metody od podstaw, no to ja się tym zajmuję. Możesz sobie zobaczyć, na czym polega współpraca ze mną, prowadzenie przeze mnie na mojej stronie. Może ci się spodoba, może do mnie przyjdziesz. Teraz dwie ważne rzeczy. To jeżeli jesteś po tej stronie spektrum, gdzie masz masz więcej po prostu tłuszczu na ciele i starasz się go pozbyć i jednocześnie zbudować masę mięśniową, nie nabierając większej ilości tłuszczu, to tutaj ważne jest, żeby, no i w sumie też w tym drugim przypadku, gdzie jesteś po tej chudszej stronie, ważne jest, żeby nie próbować przyspieszać tego procesu dodatkową ilością kalorii, bo budowanie masy mięśniowej jest bardzo powolnym procesem i bez użycia sterydów albo jakichś innych dodatkowych środków anabolicznych nie jesteś raczej w stanie zbudować, nawet przy idealnych warunkach i dobrych warunkach hormonalnych i genetycznych i wypoczynku, więcej niż kilogram masy mięśniowej na miesiąc. Naprawdę to jest takie top stops, bo jedzenie zbyt dużej ilości kalorii nie spowoduje nic innego niż to, że po prostu właśnie zalejesz się niepotrzebnym tłuszczem. Tak samo jak jesteś po tej drugiej stronie, czyli jesteś bardziej chudy i masz tylko na sobie tłuszcz w takiej lekkiej nadwyżce, to tutaj ważne jest, żeby nie bać się z kolei zjeść trochę więcej kalorii, nie bać się tłuszczu i nie bać się ogólnie jedzenia więcej, jedzenia wystarczająco, tak żeby się najeść, bo to jest właśnie potrzebne. Jak jesteś głodny, no to twoje ciało daje ci sygnał, żeby zjeść. Tutaj warunkiem jest właśnie, żeby twoje pożywienie było w 90% konkretne i pełnowartościowe, żeby było z dobrego, wysokiej jakości źródła i żeby było odżywcze, czyli bogate w białko głównie i mikroelementy. I jeżeli chodzi o tą właśnie ilość białka w diecie, no to polecałbym próbować celować między 1,6 a 2 gramy białka na kilogram twojej nieotłuszczonej masy ciała, czyli musisz odjąć twój procent tkanki tłuszczowej od twojej masy ciała, no i wtedy tą liczbę razy 2 gramy, albo od 1,6 do 2 gram białka. Czasami ciężko będzie ci to zjeść, czasami zjesz nawet więcej, ale białko powoduje, że zawsze będziesz nasycony na tyle, na ile jedzenia zjadłeś. Jeżeli zjesz białko, to będziesz nasycony. To spowoduje, że najciężej będzie ci być głodnym w ciągu dnia. Po drugie, zawsze będziesz miał budulec do budowania mięśni. I po trzecie, ciężko będzie ci zjeść nadmierną ilość kalorii ze śmieci, z syfu i z rzeczy, które są głównie węglowodanowe, bo będziesz po prostu nasycony i ciężko będzie ci w siebie wcisnąć dodatkowe jedzenie, dodatkowe kalorie, bo nie będziesz po prostu głodny. I nie ma co się obawiać o właśnie zalewanie się tłuszczem, czy no po prostu nie nabieranie masy mięśniowej, jeżeli twój trening będzie dobrze prowadzony, będzie robiony odpowiednio intensywnie i prawidłowo, to te kalorie, które spożyjesz i to białko, które spożyjesz, będą szły na masę mięśniową. I dlatego ważne jest, żeby nie panikować, traktować to długoterminowo, myślę, i po prostu obserwować swoją wagę z tygodnia na tydzień i obserwować to, jak wygląda twoja sylwetka z tygodnia na tydzień. Dlatego też w prowadzeniu ze mną co tydzień robimy sobie raporty, na bieżąco patrzymy na technikę i patrzymy na zdjęcia sylwetki z tygodnia na tydzień i mierzymy pomiary wagi 2 razy w ciągu tygodnia i patrzymy na to z tygodnia na tydzień, żeby właśnie na bieżąco monitorować, czy taka podaż białka i taka podaż kalorii, jaką sobie ustaliliśmy, i czy taki trening, jaki wykonujemy, skutkuje i czy ta sylwetka zmienia się właśnie tak, jak ma zmieniać i tak dalej. I to jest to, co ty powinieneś robić dla siebie, jeżeli chcesz robić to samemu. That simple!
A w tym filmie to już będzie wszystko. Mam nadzieję, że to w miarę jasno udało mi się przedstawić, że ten proces nie jest jakiś skomplikowany i co trzeba robić. No zresztą tak jak słyszysz i widzisz, nie jest jakieś to trudne, skomplikowane, trzeba tylko to robić i te podstawowe fundamenty po prostu egzekwować systematycznie i dobrze, starannie i to zadziała. Także jeżeli Ci się filmik podobał i chcesz mi pomóc, to zostaw mi lajka w górę albo najlepiej skomentuj, co w tym filmie Ci się podobało albo o czym chciałbyś, żebym nagrał kolejny film i subskrybuj mój kanał po więcej, wtedy zobaczymy się w kolejnych filmach i do zobaczenia, na razie.